przyjeżdżam tu nie tyle, żeby tu wygrywać, tylko po prostu bardzo lubię ten bieg. Jest to jeden z moich ulubionych biegów. Tak samo ten, jak i ten nocny, który jest na Górę Żar jesienią. No, myślę, że dzisiaj będzie bardzo wysoka rywalizacja. Troszeczkę pogoda przez ostatnie dni była deszczowa i myślę, że na trasie będzie bardzo ślisko i ciężko. No ale trasa jest taka sama dla wszystkich. Myślę, że wszyscy sobie w równym stopniu poradzą. Biegacze górscy są mocni, mocny charakter mają. No, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Który to już jest start w tych biegach na Górę Żar? To powiedzmy tak, 10 lat już tak intensywnie, więc myślę, że chyba 10. Około 10, tak. To ten jubileuszowy będzie z dobrym wynikiem? I się okaże. Zobaczymy na górze. A przygotowane panie dobrze są? To znaczy się, jak serce pełne, humor jest, no to znaczy, że tak. No u mnie krucho akurat, bo mam nowonarodzone dzieciaki i dużo obowiązków w domu. Ale mnie dziewczyny dzisiaj puściły, więc pomału. Kolega przygotowany, widzę, mocno. No, ja biegam na mniej więcej takim samym poziomie, to znaczy z reguły biegam w czerwonej koszulce i zamykam bieg. Są takie biegi jak na przykład Silesia Maraton, gdzie 3 razy z urzędu, że tak powiem, zamykałem. Ale generalnie biegam no, długie biegi, ale biegam wolno. Mam swoje lata, mam swoją wagę, także biegam dostojnie. O, nazwijmy to w ten sposób. No, w tamtym roku tutaj nie biegałem, bo dopiero w tym roku zaczynam biegać z powrotem po górach, bo kiedyś mi to bardzo dobrze szło. Ale przerwałem, zacząłem biegać płaskie biegi. No, a teraz zobaczyłem, że na Grajec udało mi się wygrać. No więc może by wrócić do tych starych biegów górskich. Kto wcześniej uprawiał sport? Syn czy tata? Ja myślę, że ja kilkanaście lat wcześniej ja. Tak? A syn pozazdrościł tacie i zaczął jeździć na rowerze. No tak, zaczynałem też od biegania, bo mnie tata ciągnął do biegania. Ale później jakoś wyszło samo z siebie, że wsiadłem na rower, no i tak już zostało. No i wspieracie się wzajemnie? No myślę, że jak najbardziej, wymieniamy się różnymi uwagami. Cieszę się, że pierwszy raz jestem na biegu, ponieważ starty i mam dużo startów i nie mogłem kibicować tacie. Akurat mam pierwszy wolny weekend, także właśnie przyjechałem na bieg i będę oglądał. Czy to team rodzinny? Tak, team rodzinny, rodzina Olszowskich, tata z synem. Ja mam na imię Dawid. Powiedz mi, jak długo już biegasz? Ja rok dopiero. Razem żeśmy zaczęli w zeszłym roku biegać, w czerwcu, także dzisiaj no jest rocznica. Pierwszy nasz bieg był właśnie tutaj na Górę Żar. Zaczęliśmy razem biegać. Przed nami numer 142. Tak, jest, to jest numer 142, Zbigniew Kotrys, mieszkaniec Międzybrodzia Żywieckiego. Postanowiłem pierwszy raz wystartować w biegu górskim na Górę Żar. Proszę powiedzieć o przygotowaniach wcześniejszych. Przygotowania były około pół roku. Były takie, zaczęły się od mistrzostw energetyki PG. Tam z kolegą wystartowaliśmy, no i od tego czasu właśnie ćwiczymy i przygotowujemy się do startu górskiego. Biegliśmy na Grojec, a kolega biega tak prawie półzawodowo, bo ostatnio biegł też w górskim biegu w Tatrach, 25 km. Także, a ja typowo rozrywkowo. Juniorszowego 15 biegu górskiego na Górę Żar Anno Domini 2013. Witajcie, hej, hej! Witam Was serdecznie. Cieszę się, że tak dużo Was przyjechało i poproszę Pana Wójta, aby dokonał ceremonii otwarcia 15 juniorszowego biegu na Górę Żar. Również mi bardzo serdecznie wszystkim uczestników witam już na 15. w międzynarodowym biegu na Górę Żar. Życzę, aby ten bieg był sprawnie, szczęśliwie się odbył, a wszystko, co później, co chcemy powiedzieć, to już na mecie, na których będziemy oczekiwać na Państwo. Za chwileczkę startujemy. Cztery, 3, 2, 1.
19. Międzynarodowy Bieg Górski Żar 2013 mamy już za sobą. Pierwsza edycja tego biegu miała miejsce w 1999 roku. Wystartowało wówczas 43 zawodników. Trasa biegu do 2003 roku różniła się od obecnej. Budowa i oddanie do użytku kolejki linowo-terenowej na Żar wymusiła zmianę trasy. Dzisiaj trasa jest bardziej atrakcyjna i nieco łatwiejsza. Rozpoczyna się w centrum miejscowości Międzybrodzie Żywieckie dwukilometrowym odcinkiem drogi asfaltowej, a dalej już terenami leśnymi, łąkami na szczyt Żaru. Długość trasy wynosi 6,8 km. Przez pierwsze 4 lata start biegu miał miejsce z lotniska Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Trasa przebiegała przez tereny dolnej stacji kolejki i wiodła wzdłuż torowiska Starego Wyciągu. W połowie stoku przy tak zwanej mijance skręcała w prawo w las. Trasa miała wówczas 9 km. Autorem pomysłu biegu na Żar jest Kazimierz Hojdys, w latach 70. zrzeszony w klubie Czarni Żywiec, czynnie uprawiający biegi narciarskie. Obecnie górnik na emeryturze i od początku dyrektor biegu. Jednak sam pomysł to jeszcze nie wszystko. Dzięki wsparciu organizacyjnemu Urzędu Gminy w Czernichowie i wójta gminy Adama Kosa, realizacja tego projektu miała szansę powodzenia. Pomoc wielu firm i instytucji, starostwo powiatowe, lasy państwowe, sponsorów była i jest niezbędna, aby ten bieg mógł być dalej realizowany. Impreza ta na pewno jest jedną z form promocji gminy, a nawet całego regionu. Przykładem tego jest coroczna obecność zawodników z Ukrainy, Słowacji i Litwy. We wcześniejszych edycjach startowali również zawodnicy z Austrii i Anglii. No tak, to jest 15. międzynarodowy już bieg międzynarodowy na Górę Żar. I oczywiście promocja jest ogromna, bo to pokazuje to, że ilość zawodników, która tutaj uczestniczy corocznie, zwiększa się i to praktycznie o rząd wielkości prawie o 100, bo w tym momencie zgłoszeń było ponad 400, nie wiem ile teraz oficjalnie jest, ale to jest naprawdę duża promocja. Tym bardziej, że udział w nim biorą goście zagraniczni. I to jest, nie jest tylko tak, że w tej chwili przyjeżdżałem tylko na bieg, ale również oglądając naszą tutaj nasz rejon, są zachwyceni i również przyjeżdżają, także rozpowiadają inaczej, przekazują innym, także również to ma przełożenie, że przez to też staje się nasz region bardzo atrakcyjny. Wszystko to tutaj na gminie mamy, nie tylko poza biegiem, ale również w innym wypoczynkowym, powiedzmy, czy turystycznym wymiarze.
Mało jest 29-15 sekund, a zatem już będziemy witali pierwszego zawodnika. Do reszty gości wrócimy później. Ale też Państwa, już mamy pierwszego zawodnika. Z numerem 26 na miejscu koszulce biega. Numer, jest to zawodnik numer, Czapla Piotr, proszę spojrzeć na nogi. Jeszcze junior, jeszcze nie senior, ale jakże, proszę Państwa, proszę mi pomóc, obsługa. Kolejne 16 noga, Państwo widzieli, to jest niecałe 30 minut biegu. Ale jakże jest zmęczony, proszę wiedzieć, za tą przewagę. Tak, proszę Państwa, jest to jeden z lepszych wyników, bo wiem, że 29 z kawałkiem tutaj było, ale to jest za długo szukania w tej chwili, by Państwu powiedzieć, ale jest drugi zawodnik z numerem 137. Teraz następny zawodnik. Stecja Rosław jest już na mecie jako trzeci. Zniszczył Goraj. Jeszcze trasa jest mokra. Państwo widzą po koszulkach, po tyłach nóg, jacy są ubrudzeni, ubłoceni. Mamy trzech zawodników. Ze znakomitym czasem, o lokatach już wspominając, bo to jest pierwsza trójka. Czaja, Miśkowicz i Stos już na mecie. Jerzy i Stanisław, młody zawodnik. Kościenko Wyżne. Dziadkowie troszeczkę będą dalej, proszę Pana, będą troszeczkę dalej, bo bieg jest podzielony na kategorie wiekowe, każda dziesiątka wiekowa, a także, jak tu Pan mówił, że bieg Pan z najdłuższymi wąsami żywoczyzny, ale nie tylko, bo ten Pan startuje w konkursie długich wąsów, z tego co z nim rozmawiamy na innym biegu. I kolejny zawodnik, mocno go dopingujemy. Jeżerski. Z tym upłynie, proszę Państwa, to jest tym biegów górskich, którzy zawodnicy jeżdżą po zawodach z tą firmą. Większość zawodników to już utytułowani zawodnicy, jak Państwu mówiłem, niektórzy wyszli z bieżni, z ulicy, biega górskich, z juniorów, młodzików, ale dzisiaj także mamy inne zawody biegów górskich, czołówka kraju pojechała mężczyzn na inne biegi. Paweł Klisz, proszę Państwa, jeden z braci Kliszów, to tu chyba już nie potrzeba mówić. To jest zawodnik z Litwy, witamy go serdecznie. Po koszulce można poznać. Witek Bulik jest tu z nami z numerem 50, ale jeszcze przed nim zawodnik, Tek profila. Bulli, chodź Madi dalej, chodź. Grabowski Jarosław. Jest numerem 370. Seweryn Jacek. Janusz Magera. I to już jest zawodnik po 50, proszę Państwa. Jest w czołówce. Informujcie, że jest zamiennie.
Pawski już jest z nami, przechodzimy dalej, przechodzimy ze Sokoła, zakładamy. Tak? I następnie zawodnik, Kościół tutaj dalej. Jacek Dominik Ząbczyński, damy Dominik, czeka, bo tu przepuścimy zawodnika jednego. Właściciel portalu Biegi Górskie. Dominik, jak się biegł? Ciężki, bardzo ciężki bieg. Ale jesteś w czołówce, bardzo gratulujemy, witamy. 16 zawodników na mecie. Dominik Ząbczyński, pierwszy, który zaczął biegać biegi górskie, a dzisiaj nie tylko biega, ale prowadzi portal biegów górskich. I kolega Czarnecki jest już na mecie, a to także jeden ze starszych zawodników. I za chwilę... No i proszę Państwa, teraz witamy Lizę Zatorską. Kolejny Andrzej i to utytułowana medalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i wielokrotnie Polski Izabela Zatorska, profesor nauk nadzwyczajnych z Górskich, dzisiaj z nami. Witamy, gratulujemy. I zawodnik z Bytomia Maślanka. I proszę obejrzeć, jak zawodnik się męczy. Dopilujemy, tak jest. Zawodnik z miejscowości Łuki. Rawski Łukasz. Kostrzewski. I Krzysztof Stryk, także jeden ze starszych zawodników i także z bardziej znanych biegów górskich, z mety Lubliniec. A tu młodzież dobiega i na przykład... Michalec Mateusz i tu kolejni zawodnicy się będą ścigać do końca. Ale chciał coś zrobić. Olszowski z Międzybrodzia i Mata Białorszyk-Jarzębowska. Zbierska Białej czy Kobielska Białej jest już jako druga zawodniczka. Spierała się z Kaliną, kto będzie pierwszy, ale jest ona. Jest Kalina, ale za Izabelą. Chodź dalej, chodź. Jędrzejko Tomasz i... Lauzer Zbigniew. Krzysztof Olszewski. Nie, oni truchtają tylko tutaj. I proszę, jak się męczą. Jak się starają za Państwa, Państwa zwiększają się do pilnujący. Artur Konrad przybiegł, następny. Olszewski Ozor. Paweł Ada. I następni zawodnicy biegają, przechodzimy dalej, przechodzimy. Tu kolego, tu chodź. Wypadek miałem. Dopingujemy zawodników, ale oni się starają, są bardzo zmęczeni pod tą górę biegną. Dali z siebie wszystko. Proszę spojrzeć, a co oni są mocno zmęczeni. Na dwa zegarki to jeden zawodnik biegnie. Mariusz Czapa jest i następny zawodnik. Proszę, nie zabiegamy, chociaż to ostatnie metry. Walka o pietruszkę, ale o lokatę. Przechodzimy dalej, tutaj zawodnik zawód tworzący Katowice, przepięknie miasto swoje prezentuje, imię, nazwisko. Pogórski Jacek. A witamy Cię Jacku na mecie. Następnie już tutaj się ustawiamy, tu. Wyprzedzimy.
Już Luiza Zatorska mnie słyszy. Luizo, bądź uprzejma, podejdź do mnie, kochanie. Powiesz parę słów, jak to się biegło pod tą górę. I trzecia dziewczyna, Haluna Gałuszko. Przednio jeszcze Adam Jarzębowicz z Katowic. Są nawet do końca panowie. Brawo Halunka, jeszcze trzecia. Magda była przed tobą jednak. Przechodzimy dalej panowie, pomalutku, pomalutku. I Moczek Andrzej jest na meczu. I następny zawodnik. Jan Szczęczak. Tam idzie Janu. I Damian Szpak z Tychów. Brawo Damian. Małżonka, mam nadzieję, małżonka ci zdjęcie zrobiła. Ciężko było, tak? Proszę zobaczyć, jakie zmęczenie jest. Jak zawodnicy sobie dziękują, gratulują. Następni wbiegają. Tutaj w koszulce Silesia Maratonu. Najpierw maraton w Polsce, Silesia Maraton w Katowicach. Witamy cię Artur, następni młodzi zawodnicy. Do końca ustawiamy się za drugimi, przechodzimy panowie dalej. A to witamy pana, także nie proszę młodości. Młodzież po 50, 60, po 60, to proszę nam się przedstawić. Witamy cię Zbyszku, ciężko było, ale dokopałeś mi jednemu młodemu, widzę. Brawo. A tak to jest, proszę państwa, że rutyna tak łatwo skóry nie sprzedaje wśród młodych, a młodzi także podążają za weteranami. I brawo panowie. Witkowski. Dariusz Witkowski, witamy cię Darku. Następny zawodnik. Witamy cię Paweł na mecie. Lucjan Sawicki. Chodź do końca, chodź, przechodzimy dalej, chodź. Ci uciekną, bo tam na górze puszą. Brawo, brawo młodzi, brawo. Wielcy zawodnicy, dajecie z siebie wszystko, brawo. Do końca, zaraz dostaniecie wody, to przechodźcie, wybierajcie dalej, przechodźcie dalej. Brawo, jest i czwarta zawodniczka. Witamy Bolechowską na mecz jako czwartą zawodniczkę. To jest piąta zmęczona zawodniczka. Ale dałaś radę, jesteś wielka. Chodź, pomału, obsuń się tutaj. Wyproszę tu wielkie brawa na tego młodego zawodnika. To jest dopiero chyba gimnazjum. Ale jakże mocno. Brawo. Tu koleżanka mówi, hej mały, dałeś radę, fajnie. Tu kolejni zawodnicy zbiegają w różnym wieku na mety. Do końca, tu proszę, podnosimy się młody, podnosimy, odbieraj medal. I proszę, jakie zmęczenie, ileż oni z siebie musieli dać pod tą górę. Chodź dziewczyno, chodź, brawo. Już numer jeden, młoda dziewczyna, wielkie brawo, jest na mecie. Przechodzimy dalej, kochani, przechodzimy. I pan Janek jest na mecie. Kaleta Jan, jest już nie pierwszej młodości zawodnik, ale łatwo skóry nie sprzedał. Tu pani sędzia mi podpada, że w tej kategorii wiekowej to zapewne podium. Tak mówiłem, podium jest co 10 lat i korzusznik jest Czerwionki Leszczyny, to młodszy, a jeszcze tutaj został na trasie. Chodźcie panowie. Stanisławski Jarosław. Super. Był w koszulkach z Maratonu Krakowia, a tutaj witamy Oksanę z Wilna. Brawo Oksana, która przywiosła koleżankę z Lwowa. Zobaczymy też o koleżance. Witamy następnych kolejnych zawodników, którzy wbiegają na metę. Walczą o puchar złotej 50. Żywiecczyzny. 5 biegów, przypominam, wchodzi w skład. I kolejni dobiegają. Jedni są
Nie już zmęczeni, drodzy, bardzo, ale walczymy do końca. Brawo! I proszę, zawodnik z tymi aktywni, a mecie. Jeden ze starych zawodników, Gadeł, jest już na mecie. Zebrał Aleksander Gilowicz, nasz uczciowy Poprowicz. Rozstaj Łódź. O, witamy zawodnika z Łodzi. To nasz najlepsze śledzie to z Łodzi. A tu zawodnicy, proszę, imię, nazwisko, skąd, bo nie mam listy startowej. Starosina, Słowacja. O, witamy Słowację, hej, hej, Słowacja. Piękny bieg, piękny, krasny. Krasny. Tydzień temu byłem na Rytro Maraton, Rytro, Podoliniec. Witamy, witamy. Raczej wyjść, Wiesieńca. Jurek jest, Bielsko-Biała. Agnieszka Kozniewka. Tak, Tomasz, Bilana. Górecki Mieszysław, witamy Tychy. Oj, czyna zmęczona, chodź młodzieży, chodź. Aleksandra, o, ładnie, Karbazo. I teraz ten pan z najdłuższymi wąsami. Szerkowski Artur, tam brała górnicy. Jego Setler, Zabrze. Witamy Zabrze, tam gdzie kopał Magido. Witamy, witamy. Ja pracuję w Gliwice. Witamy Cię, Franku z Bielska. Prosimy dalej. Międzynarodowy maraton Mieru, czyli pokoju, skąd? Słowacja. Witamy Słowację. I pędzi wiatr w Gliwice, Andrzej Pacuła. I kolejni zawodnicy. Orawa, za kamer... Słowakia. Słowacja, witamy Cię, młoda dziewczyna ze Słowacji. Krzysiek, Katowice. Krzysiek, Katowice, brawo. Krzysztof Panika, Ogrodzieniec. Witamy, Ogrodzieniec grupy Paleo. Witam serdecznie. Magdalena Borok. To jest Halny Węgierską Górkę. Mamy Węgierską Górkę. Krzysztof Bogdanowski, Międzybrzeże Żywieckie. Nam Hanny Węgierska Górka. Witamy, witamy Madeusz z Krakowa. Dziękuję, aż razy było. Sosnowiec, Krzysik. A, witamy Sosnowiec, witamy. Adam Czerw, Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa Górnicza, tam gdzie pół maraton. A ty? Zabrze. Witamy Zabrze jeszcze raz. Katowice. Wyzomia. Ładnie, witamy Bito. Kępy, Kępy Mabej. Matyka Agata. Witajcie Agatko. Robert Nikiel, Oświęcim. Oświęcim, witamy serdecznie. Chodź, chodźcie do końca, chodź, chodź, chodź dalej za matę, chodź. Andrychowa. Witamy Andrychów, chodź dalej, chodźcie dalej, chodźcie. I będziemy mieli tu za chwilę jednego z najstarszych zawodników na mecie. Święto Kwic. Edward Tyta. Edward Tyta. No co już? Chodź dalej, chodź dalej, przekraczamy metę. Przekraczamy mapę. Jarosław Sochacki, Zawiercie. Witamy Zawiercie w takim razie.
grupa Paleo. Tam to drugi zawodnik z grupy Paleo. Chodź dalej, serce, chodź, chodź. Karoluna, witamy cię na meczu. Kolega? Muras, Lukasz. Małgosia Piątek, Bielsko-Biała. Hej, Małgosiu, chodź do nas. Zawsze uśmiechnięta. Tak jest. Małgosiu, uśmiech z ust chodzi. Witamy wagę ciężką tutaj. Oj, chyba wystawił mi do Adamka, co? Tak. Ile, ile? Bogusław Sępek, Dalgowice. Witamy. Krzesław Mędrala, KB Supermana Pana. Kalusz? Bielsko, przepraszam, bo Supermaraton to myślałem, że o Kalusz się rozchodzi. Tak, w biel bieg 100 km, a tu w czarnej koszulce, nowej koszulce z tegorocznego Silesia Maratonu. Mógł ja mi stworzona. Witamy Chorzów. Chodź na tutaj najmłodszy. A imię nazwijmy najmłodszy. Olszowski Dawid. A powiedz, ile masz lat? 12. Jesteś i tak szybko przybiegłeś. Witamy 12-latka na mecie. Gwiazdka. I witamy. Kolejny. Marcin, to jest Bielska. Obytany Marcin, a z Bielska i jego towarzyszy. A tutaj pan, proszę podejść. Pomalutku. Mariusz Majczyk, Zasiłek Beskidzki. Obytany cię Mariuszu, a tu pan w towarzystwie blondyneczki. Zbyszek Osy z Międzybrodzia. Nadal Matysław Wrażyk. Proszę. Sabina Biszpyga. Witamy cię, Sabinko. Młody zawodnik. Ile masz lat? Skąd jesteś? A nazwisko mają, rodzina? Krzeszowiak. Sucha Beskidzka. No to witamy rodzinne bieganie. Paweł Simon Będzi. Witamy Będzi, tam gdzie zamek królewski. A tu jest Wrocław. Witamy Wrocław. Łasiska Górnia, Adam Szolc. Łasiska Jakubka. Witam Kraków. Wice, witamy tam, gdzie najstarsza w Europie, jak to będzie na świecie, radiostacja na... Witamy Mateusza z Krakowa, starszy korzyżnik Szymonki Leszczyny. I teraz muszę mylić się W2 z dyrektorem. Zichu Szymczyna z Krakowa. Gawdzisz Pawikowski z Miękny Brężywieckiego. Marun Kureszy z Wolęsko. Słowacja. Słowacja, witamy ze Słowacji. I tu pani w żółtej koszulce jako liderka nam się pojawiła. Proszę nam się przedstawić. Sylwia Libardi, Kuj z Gliwic. Z Gliwice. Przed chwilą wymieniam Gliwice, ale witamy cię Sylwia jeszcze raz. Informuję cię o tym, nie wiem, że to Piotr Lichota. A i pani jest z Litwy. Z Litwy, tak. Jest Zagajska, która jest mistrzynią świata. Jak z nią rozmawiałem przed biegiem w kajakarstwie, ale wśród weteranów. Gdybyście państwo nie uwierzyli, 49 lat.
To ja, żebym to powtórzył, bo wygląda na 10 lat młody. Krzysztof Tomaszewski z Jaworzna. Witamy Jaworzno, tam była minusza 15 na południu Polski. Szanowice Śląskie. Witamy Szanowice Śląskie, tam gdzie bieg godzinny. I Maraton Silesia przebiega. A Maraton Silesia przebiega przez trzy śląskie miasta. Katowice, Chorzów i właśnie Szanowice. Stanisław Stolarczyk z Cięcina. Cięcina, tam gdzie długo bieg będzie. Jolanta Kalinowska, Bielsko-Biała. Witamy Jolę z Bielska-Białej. O nazwisku Kalinowska, a Kalinowska organizuje bieg górski na górę Pilsko. Tomecko, Słowacja. Jeden z najstarszych zawodników. Brawo, brawo, brawo. Tomecko. A proszę Państwa, Józef Tomecko. Józef. Józef, tak? Józef Tomecko. Nie wiem, czy wiesz, ale masz odpowiednika Józefa Tomeckiego na Śląsku, w Polsce. Na Polsce. Ja. Tak samo się nazywacie. Tylko ty ze Słowacji, on z Polski. Ja. Pozdrawiamy Słowaków. Wielkie brawa dla tych ludzi, którzy postarają się tu przyjechać, są z nami. Super, Rosja, chodźmy. Krzysztof Panek, Bieruń. Witamy Bieruń. Tam nie przechodzimy, w światło biegu nie wchodzimy. A zawodnik po napku, widzimy to, z tyłu jest niezagrożony, dyplomatycznie wbiega na metę, spokojnie, nie wytwarzając beztlenia, spokojnie, spokojnie wbiega. Szymbownik Tychy. Witamy Tychy, a teraz zawodnik z Rybnika, który chyba lajtowo biega, bo dzisiaj wieczorem będzie biegał księżycowy półmarat. Czy tak? Nie, niestety nie. Przeraż. Jego Żogórek, ta granica. Jak na maratonie, Wybytamy następnego zawodnika w czarnym stroju. Ma czarny koń tych zawodów. A waga taka, widzę, plus 70, ale ładnie idzie, brawo. Artur Bugajski, Dąbrowa Górnicza. Witamy zawodnika, z kolejnego z Dąbrowy Górniczej, półmaraton dąbrowski. Kwietniu, w miesiącu kwiecień tam jest edycja. Chodź dalej, jesteś na macie, komputer za długo czyta, wiesz? Łaziska średnie. Łaziska średnie, to górne, dolne, ale ze średnie to nie wiedziałem. Teraz się dowiedziałem. Proszę, człowiek żyje i się ciągle nowych rzeczy dowiaduje. A to pani spokojnie, wręcz dyplomatycznie, spacerkiem, jakby we wyborach, do parlamentu, przepraszam, na metę. Witam cię, Iwonko. Iwonka spokojnie, cichutko mówi. A tu kolejna zawodniczka, widzi metę, panią sędzię, z tyłu niezagrożona, co się będzie spieszyć? Wejdę sobie spokojnie, nie wytworzę bez tlenia, tak jest. Zawińska, Karolina, Wolowice. Witamy cię, Karolcia, na mecie. A tu pani jeszcze zachowała siły, energię, jeszcze biegnie. Niesamowite to jest u tych biegaczy górskich. Non stop. 411 metrów różnicy od startu do mety, a oni ciągle biegą. Witamy zawodniczkę, spokojnie. Nie,
Spokojnie, dasz radę. Spokojnie. Oddychaj. Najważniejszy jest oddech. Pobór tlenu jest ważny do spalania. Spalanie daje nam energię, ale spokojnie. Dojdź, lepiej dojdź, nie biegnij. Tak jest. Spokojnie. Chodź jeszcze czekaj. Nie stój na macie, bo cię czyta komputer. Chodź kochanie, on nie się od. Ja będę dla ciebie filarę. Witamy Iza Żor. Kolejna zawodniczka w niebieskiej czapeczce. Na wypadek, gdyby słońce świeciło, to oczy ochronione, ewentualnie przed deszczem. Chodzi o takie nazwisko Szwed na przykład, jakbyście Państwo chcieli obejrzeć, to być może na podium stanie. Nie myli z narodowością szwedzką. I tu będąc na górze możemy widać widoki, to jeszcze jest możliwość, jezioro żywieckie. Górę ciże, górę rzekę. Ja co jestem w górach, to mam problem. Szczególnie rano. Nie wiem, za którą górkę mam iść. Chodź kochaniutka, pomalutku. Lidia Pączko z Krakowa. Nie przenoszcie nam stolicy Krakowa. No widzimy, widzimy. Na maratonie Tłumarzany, żeśmy się spotkali. O, tutaj proszę Państwa, doping! Doping od własnej, prywatnej, osobistej, ślubnej małżonki. Proszę bardzo, jak żona potrafi zmotywować swojego mężczyznę, swojego męża. Brawo! I tak, proszę Państwa, zarabia się na dobrą kolację, tak. Proszę nam się przedstawić, skąd, mimo nazwisko. Zdzisław Kloka, Żory. Witamy. Podziękowanie dla małżonki. Jestem zadowolony, szczęśliwy. Gratulacje organizatorom. Dziękuję, żono. No właśnie. Kochający mąż, a teraz... Boroń, Robert. Robert z Boroń. Z Boroń, Robert. Bez nazwiska Roberto, tak? Tak to będzie po włosku, Roberto, 7 kilometrów. Spokojnie, spokojnie, nie przemęczamy młodej dziewczyny, młodej zawodniczki z numerem 2. Tata z córką, jeśli dobrze pamiętam, rodzinnie biegają, który zawsze mówi, że nieważne jest miejsce, najważniejsze jest dobiegnięcie do mety. To chodź tata, z Kędzierzyna Kuźla, tata przedstawia. Bogdan Paweł, Kędzierzyn Kuźla. Córka. Peter Bauer. No, Wiktoria, biegasz jak prawdziwa zwyciężczyni, nawiązując do swojego imienia. To już jest szósty bieg, a tutaj biegać, jak miała 7 lat, pani sędzia mi podpowiada, bo ja tu jestem pierwszy na tym. Odwróć się, Wiktoria, tam ci zdjęcia robią. Zobacz, będziesz walczył mnie. Nie. O, tata ma świetne motto, a ma rodzinny wyjazd z córką. Mama już gratuluje córce, tak, mama. Rodzinny wyjazd, rodzinny WF, proszę Państwa. No i zaszczepianie już sportu, ale podoba mi się zdanie taty, który wypowiadając się w ubiegu do kamery, powiedział, że nieważne jest miejsce na mecie, ważne jest dobiegnięcie do linii mety. I tego się trzymajmy, bo każdy jest zwycięzcą dla samego siebie, jeśli dobiegnie do celu. A tutaj, proszę Państwa, młodzież, młodzież, a co ja mówię, młodzicy! Niesamowicie, młodzicy!
jest, brawo, jest! Nasz mordkarzek na mecie. A teraz, proszę Państwa, wielkie brawa i szapki z głów z numerem 13. Najstarszy zawodnik jest na mecie. Poradza sobie kilkami. Brawo! I nie jest ostatni. Roman Chomicki. Bielsko-Biała. Tu młodzież jest za panem Romanem. Jest pan obecnie najstarszym uczestnikiem tego biegu. Proszę powiedzieć, jak długo już pan biega? No jeśli chodzi o biegi długie, to rozpocząłem po 70. I co roku mam lepsze czasy i nawet tak przyrzekłem to w Bielsku, był bieg Fiata, zaraz po 70, że jak skończę 80, na 80 rok pobiję swój rekord życiowy. I na razie mi się to udaje. Wspaniały tort, który właśnie dzisiejszy jubileusz uświetnia, w sensie takim, że każdy będzie się mógł poczęstować. Także to jest jubileuszowy tort, który jest przeznaczony dla wszystkich uczestników dzisiejszego biegu.
Proszę Państwa, pozostało tylko wszystkim pogratulować, którzy zostali wyróżnieni, podziękować tym, którzy to pomogli zorganizować, tutaj dyrektorowi Łukaszowi, szczególnie za zaangażowanie, z całą rodziną, bez wyjątku, wszystkim sponsorom, prowadzącemu, filmującemu, wszystkim, którzy się naprawdę do tego przyczynili. Pozostaje mi tylko powiedzieć sakramentalne, że 15. bieg międzynarodowy Góra Żar uważam za zakończony i zapraszam na 16. w przyszłym roku. Dziękuję, do widzenia.